Dobra, co my mieliśmy robić? Czy przypomni jakiś mądry widz? Partiatik! Live! Coś się działo? My jesteśmy w ostatniej lidze, to na pewno. Nie byłem, Jolk. Nawet nie wiedział, że wyszło. Co my mieliśmy? Nawiązanie u wujka za oknem. Zaraz zobaczę w dzień. Czekaj, daj mi wątki zobaczyć. Te muszelki, nie wiem gdzie ich szukać. Kucharza? Jakiego? A, makaroniarza. I na tego, na pizzę do kanałów. To może na pizzę najpierw, co? Nie wiem, Jolku, zobacz. Miał być Gothic 2 New Balance? Może kiedyś będzie. Jak mi już konkretnie odpieprzy. Wtedy ta. Nie przejdziesz. O, super, to znowu ty. Słuchaj, nie obchodzi mnie wojna między foliarzami a kartoniarzami. Idę po prostu zjeść pizzę. Więc czy mógłbyś może... Nie przejdziesz. To teraz nasze terytorium. Dzięki, Kasper. Wasze, czyli czyje, należy do mnie i mojego lorda. Więc wynoś się stąd albo szykuj się do walki. Dobra, to walczymy. Przepraszam, możesz podejść trochę bliżej? Nie mam... A, narysowanych nie ma animacji chodzenia, okej. Którego? Piopiul. Spok. Ale to jest pecik, ten typ. I ja go lać mam? A, rzeczywiście tego nie wywaliłem. Myślałem, że ja wywaliłem te uderzenia. Weźmy... Chociaż... Weźmy kopa i dwa hity ręką. Hitów. A ja się zastanawiam, czemu my w tamtej walce chłopa tu ponad 100 uderzyliśmy? A zwycięstwo? Na kogo wypadnie, na tego będz. Co jest, panowie? Swoją drogą. To nasze terytorium. Kiedyś było wasze, teraz jest nasze. A teraz będę głośno. Nie zbliżajcie się, dranie, mam tu router do Wi-Fi. O nie. Wszyscy zginiemy. Dokładnie, pajacu, ale ja nie, bo chroni mnie moja kartonowa zbroja. Zbroja? Serio? Proszę, proszę. Co sprawiło, że zdecydowałeś się nas zdradzić, drogi Lulu? Myślałeś, że cię nie rozpoznam? Opowiadałeś nam kłamstwo o folii. Nigdy nie powiedziałeś nic o wyjątkowych cechach kartonu. To znaczy jakich? Po pierwsze, jest bardzo przyjazny dla środowiska. A jeśli mój strój zostanie uszkodzony, mogę znaleźć karton na nowy w dowolnej stercie śmieci. Po drugie, jeśli zaatakują mnie psy, to słuchajcie go tylko. Brzmi, jakby recytował coś, czego nauczył go ktoś inny. Tak, nie da się ukryć. Ale kto? Czy ktoś właśnie powiedział, o nie, chyba nas oszuka. Ty, to nie jest ten pecik, co go laliśmy 100 lat temu? Huey, no. Najmroczniejszą pięścią wszechczasów jest lokalny oszołom. Czego chcesz, najmroczniejszy Huey wszechczasów? Kto ja? Ja się tylko dobrze bawię, pogrążając świat w chaosie. Jakie rozrywki, co? Poznajcie mój diabelnie sprytny plan. W dzisiejszych czasach, gdy walka z systemem jest mainstreamowa i nudna, ja opieram się ruchowi oporu. Co? Teraz rozumiecie, jakim jestem geniuszem. Zasiałem wśród was zamęt. Dobra. Dobra, sztuka. Tak właściwie to jest fałszywy ruch oporu. Co? To nie jest prawdziwy ruch oporu. No, to w ogóle nie my. Ale po prostu wygodnie jest mówić ruch oporu. Ja pierdzielę, naprawdę, zaraz
Oszaleję z tych dialogów i fabuły. O nie, co jest? Twój plan nie jest już taki genialny? Ale folia, kartony. Co to wszystko znaczy? To znaczy, że zrobił z was głupców. Czyli folia jest jednak lepsza niż karton? Tak, chyba że szukasz czegoś, by wytrzeć sobie tyłek. To przyjmiesz mnie z powrotem? Oczywiście, mój synu. Cóż, skoro sprawiedliwości stało się zadość, została jeszcze tylko jedna rzecz do załatwienia. Dobra, powstrzymałeś mój podstępny plan, ale następnym razem wymyślę coś jeszcze bardziej niesamowitego. Czy to w ogóle możliwe? Witam, Yoda. Jak idzie? Dopiero zaczęliśmy. Do kanałów, do foliarzy trzeba było zejść. Dobra, chłopaki, idziemy. To wypieprzajcie. Ale to było dziwne doświadczenie. Jak spojrzenie na siebie w lustro i nielubienie tego, co się zobaczyło. Może sianie chaosu dla rozrywki nie jest wcale takim szlachetnym zajęciem. No, nara. Co tu się wyprawia? Wynocha, foliowe barany. Już sobie poszli. A co z tym tutaj? To długa historia. Zabierajmy się stąd, opowiesz mi wszystko po drodze. Jacyś leniwi artyści stwierdzili, że nie dadzą mu animacji chodzenia. Dobra, skip, skip, skip. Wyjdź, wejdź, wyjdź. Dobry wieczór. Hejo. Czujesz ten zapach? Czas na pizzę. No dobra, zjem kawałek. Siema, jak idzie? Oglądaj, dowiesz się. Witam. Wow, świetna, co? Co do niej dodajesz? To sekret szefa kuchni. Teraz możemy porozmawiać. O czym? O tym, co tu się do diabła wyprawia, oczywiście. Wiesz, że Bill spotkał kiedyś twojego ojca? Jego pamięć to już nie to, co kiedyś, ale sądzę, że wciąż coś jeszcze pamięta. Powinieneś go o niego zapytać. Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem zapytać o pewnego wojownika. Casey mówi, że kiedyś go znałeś. Pamiętam pewnego potężnego wojownika z olbrzymimi źrenicami. Co? Były gigantyczny, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Walczył z moimi braćmi i pokonał ich wszystkich. Tylko ja byłem w stanie mu coś zrobić. Potem powiedział do mnie: Bill, jesteś najzdolniejszym ninja. Dobra, w dupę. Zostaliśmy przyjaciółmi, tak to było. Zostaliście przyjaciółmi na całe życie? Co? Nie. Mniej więcej w tym samym czasie dostałem list ze szkoły magii i czarodziejstwa. Opuściłem komórkę. Potem była Afganistan, spędziłem tam całe lata wśród nieustannego gradu pocisków. Potem spędziłem 14 lat w zamku, uwięziony. Ja pierdziele, crackheadzie, co to piszesz? Opanuj się, skipuję to. Nie wyrobię. Kolejny atak. Odnoszę wrażenie, że streszczasz mi po prostu fabuły różnych filmów. No nie wiem, chłopcze, jestem tak stary, że mam straszny bałagan tam, gdzie powinny być moje wspomnienia. Pizza jest super, dobra, dzięki mistrzu. Jak poszło? To było trochę dziwne, ale jak na rozmowę z gadającym gadem, to chyba nie poszło tak źle. Myślę, że nie doceniasz Billa, ma doktorat z dziennikarstwa. Za moich czasów umawiał się z dziennikarką z kanału 6. Co? Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, to dobry moment. Chcę wiedzieć wszystko, co wiesz. Dobra, w porządku. O Jezu, filmik. Jedynka moment. Wszystko zaczęło się od potężnego medalionu. Nikt nie wie, jak trafił do twojego dziadka. By medalion nie wpadł mi właściwe ręce, przecież to jest fabuła jedynki. Naprawdę oni to będą całe streszczać?
Nikt by nie zagrał w tą grę, nie grając w jedynkę. Pewnego dnia twój dziadek zdecydował, że użyje medalionu, by chronić swoje dzieci. Dobra, w dupę. Podzielił go na dwie części, dał po jednej obóz swoim synom. To nie skończyło się dobrze. Serio, fabuła jedynki. Zniknął. Znikąd pojawił się tajemniczy człowiek w czerni z czerwonym okiem. Zabił twojego dziadka. Twój ojciec poświęcił życie, by znaleźć tego człowieka w czerni z czerwonym okiem. Dobra. Został najlepszym wojownikiem na świecie i otrzymał zaproszenie na elitarny prywat... coś tam w dupę. Organizowany turniej przez zabójcę jego ojca. Co się... No, mogli nie przypominać tej tragicznej fabuły z jedynki. Co się stało potem? Tego nie wiem. Nie wiesz? Nikt nie wie. Nie wiem, Pigu. Co to za medalion? Kim jest ten mężczyzna w czerni i co się stało podczas tego super turnieju? Każdy normalny człowiek chciałby się tego dowiedzieć. Zapominasz o najważniejszym. To znaczy? O tym. Twój stary był dobrym człowiekiem, świetnie się bił. Możliwe, że wciąż jeszcze żyje. To jest najważniejsze. Więc chyba wiesz co robić? Przeszukam całe górne miasto, aż go znajdę. Przecież taka jest fabuła od początku gry. Przecież ja to... Każdy mi musi o tym przypominać, NPC? Może śmierć to nie koniec, a tylko moment przebudzenia? Dzięki. Jeszcze jedno. Zjedz trochę. Obiecuję, że gdy skończysz ten kawałek, poczujesz się dużo lepiej. A, buszelka, racja, dzięki. Czyli jeszcze jedna brakuje. Tylko gdzie ona może być? Nie wiem, czy było napisane, gdzie ona może jeszcze być. One miały być chyba losowo. Co to? AirPody, marzenie każdego... ósmoklasisty. Tak? Ty, a gdzie my mamy iść teraz? Ty, a może tu gdzieś są te buszelki? Przejdźmy się do każdego z tych pomieszczeń. Nie wiem, Piopiul, czemu ty mnie o to pytasz? Przecież ja nie wiem. Skąd mam wiedzieć, czy tam ktoś jest? Powiedz mi lepiej, gdzie są muszle? Czy można... Może się daje opylić komuś? Tu nie ma. No dobra, to... Idziemy stąd? Tak? No jedne nam brakują. Tu byliśmy pod mostem, nie było. Znaczy było, było, co ja pieprzę, było, ale to już dawno temu wziąłem. A na moście patrzyliśmy? Chyba wszędzie tu patrzyliśmy. Ty, w klubie może być, tylko że jest... dzień. Na moście nie ma. Cześć, bo ta pizza się wpieprzyła mi do eku. O, 30 ona daje. A nie patrzyłem na moście. Aha, dobra, dobra, dobra. To zerkniemy, jak się będzie dało. Odpocznijmy. Ale na siłownię chyba już się pójdziemy. Chociaż. A, rozumiem, Piopiul, ale no to pisałeś znak zapytania.
To myślałem, że ty mnie pytasz o coś. Ale dobra, ja z nikim na razie nie chcę gadać. Powiedz mi, gdzie jest muszla. Zaraz będziemy mieli walkę, to idealnie na walki się odciniemy. Ty, bardzo dużo to w sumie daje. Za tą walkę chyba siano dostaniemy, nie? Czy mnie się zdaje? Ja pierdzielę! 600 dolarów! Dobra. 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 A czemu on tu nie chce? Aha, bo jest za późno na ten trening. Już nie zrobi? No, łatwa ta walka była. Dobra, zobaczę na moście. Powiedz mi jedną rzecz. A jest tu! Dobra, mamy. Full. I tu się da pogadać też z nimi. O cholera. Stary, naucz się przyjmować porażkę z godnością. A ty, stary, pocałuj mnie w mój zmęczony tyłek. Twoja wygrana właśnie zleciała pod most. Co? Idź ją znaleźć, ty leniwy baranie. Nie słyszałeś, co mówiłem? Nie mam najmniejszego zamiaru się stąd ruszać. Jestem zmęczony. Ej, ty. Ja? Tak, mówię do ciebie. Tego gościa, który stoi tu sam, do kogo innego miałbym mówić? Idź pod most, znajdź. Dobra, skip. A nie mogę im po prostu dać 5 dych? Chłopie, dla mnie to są takie grosze już. Ja to milioner. Jason siedzie. Co tam? Znasz się na ćwiczeniach, więc chciałbym się zapytać, jaka jest różnica między handlami a kettlebellami? Pomyślmy, to dwie zupełnie różne rzeczy. Oj, nie mądrze się zdecydowałem, że chcę zacząć dbać o formę. A nie mądrz się. Nie, dobra, bo się nie da tego czytać, bo to jakieś nie wiem jakie, dlatego. Dobra, powiedziała, że jestem miękki jak materac, ale wiesz, w sumie materace są całkiem wygodne, więc może to był komplement. Dobra, może sam, dobra, wypieprzaj. Dzięki. Dobra, dawaj 50 zł. Pomocy zdrowiciela? A racja, tam ktoś jest chory, ale to luj. Jest przypowieść o psach i grubym zającu. Pewnego razu psy zobaczyły grubego zająca i pognały za nim. Złapały go i zabiły. Było to bardzo brutalne. Wszędzie pełno krwi. Morał brzmi, zając był gruby. Jego atrybuty nie pozwoliły mu uciec. Ale ty możesz to zmienić. Za odpowiednią cenę oczywiście. Zaczynasz rozumieć prawdziwą esencję rzeczy. Nie chcę skończyć jak ten zając. Nikt nie chce. O kurde, co to jest? W przeciwieństwie do tego jednego zająca, pokój jego duszy i ogonowi, ty możesz zmienić swoje atrybuty? Czy ja mogę z jednego... Dobra, z jednego mogę do drugiego przenieść? Ale po co? Ty, a jakbym w siłę władował zręczność? Ty, ale to jest minus jeden. Ale tylko ten się da odnowić? To nic nie da? Tu chodzi o to, że sobie mogę odnowić ten pasek u góry, tak? To ścierwi. Konkretnie to ścierwi. Dobra, wykonajmy te dwa questy. Masz 50? O kurde, przecież ja po 50, ty. Nieważne. Sorry, sorry, już, masz.
Oto twoje 5 dych. Co za bohater, dobra robota, teraz się stąd wynoś. Obiecano mi pocałunek? Dawaj pieniądze, sup, serio, masz je równo pod sufitem. Dobra, dość gadania, jesteśmy zajęci. Ja pierdzielę, nawet mi je zapłacą? Oddajmy w sklepie Apu buszelki. Wspaniale. Ale tylko połowę? Tak, gdybyś się zastanawiał, nie było to łatwe. Jestem ci bardzo wdzięczny i... No dobra, od tej pory będę ci płacił za znalezione muszle. Co? Jakie pączki? Co tu się odpieprze? Ja już się gubię w tej fabule, ty. Co się w dupę? Wytłumaczysz mi, co się dzieje? Pączki do wujka, tak, no. Aha, pączki co miałem dostarczyć, ale foliarze napadli na sklep. Ja pierdzielę, dobra, zróbmy te ketle, czy co tam. I wtedy jeden z tych oszołomów mówi do drugiego: co ty właśnie powiedziałeś o ziemi? Masz talent do opowiadania historii. Apu, Apu, co ty tu robisz? O, cześć synku. Musimy mu wszystko powiedzieć, Adriano. Jakie wszystko? Apu, nie tak się umawialiśmy. Przepraszam, ale to nie poważne. Twój syn jest dorosły facet, powinien poznać prawdę. O czym mówisz? Kochanie, wiesz, twoja matka i ja jesteśmy zakochani. I chcemy być razem. Ale ona ma męża, ty podstępny draniu. Prawda, mamo? Powiedziałaś mi, że żyje. Pamiętasz? To i takie proste. Co? Jesteś młody, więc to normalnie, że nie rozumiesz. Czego nie rozumiem? Czy chcesz się umawiać z głową w słoiku, zamiast czekać na mojego tatę? Synu! Wiem, że jest później, ale czy mógłbym teraz trochę potrenować? Znam to spojrzenie. Dobra, powalczmy trochę. Co się w dupę dzieje? Co jest w dupę? To o co chodzi? Nie wiem, czy w ogóle powinienem o tym mówić. Czyli możesz się na mnie wyżyć, ale nie możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Nie bądź taki, jeśli nie możesz powiedzieć wprost, to użyj jakiejś metafory. No dobra, mój przyjaciel powierzył mi kwiat, którym mam się zajmować, aż wróci. Ale nie wiem, czy ten kwiat wytrwa do tego czasu. Czemu? Bo pewien parszywy robal chce go zjeść. Rozwiązanie jest proste, przyjacielu. Pozbądź się robala, problem z głowy. Co jeśli kwiat nie ma z tym problemu, z tym, że zostaje zjedzony? Strasznie mnie bawisz. He? Kogo obchodzi opinia kwiatu? A, no dobrze powiedział. Pamiętasz, że to metafora? Pamięta, tylko udaje. Przepraszam, udaje, że nie pamiętał. Jest ze mnie całkiem niezły ogrodnik. Dobra, skip te dialogi. Co próbujesz powiedzieć? Chcesz się pozbędę się tego robala? Brzmi dobrze, ale trochę się zgubiłem. To nadal metafora? Tak. Cześć, sam siedzie. Wybacz, ale... Chciałem tylko powiedzieć, byś nie szukał tych handli. Okazuje się, że po prostu źle usłyszałem ruch. Nie powiedziała, że jestem miękki jak materas, tylko że mam wdzięki jak banderas. Powiem ci tak, no gubię się. Scenarzysta ostro poleciał. Ale to klasik w sumie, więc... Odbijmy sobie tego, tę siłę, żeby mieć na walki. Aha, trzeba się zapisać na walkę. Ile kosztuje walka? Mamy 1500 dolków. 600, ale stać nas to, weźmy.
Kto to jest Banderas? Jak kto to jest? No aktor. Nie znasz? Niedawno grał w filmie, co wyszedł ostatnio. Dzieciaki... Nie, czekaj. Mali Agenci 3D. Ostatnio w kinach było. Znasz? Czekaj, bo są nauczanie uczniów. Dobra, panowie. No niedawno, ostatnio ten film wyszedł, nie? Kto oglądał, to wie. Skąd wiesz, jak z chaty nie wychodzisz? No nie muszę wychodzić z chaty, że widzisz, że film wyszedł, nie? Bo oglądam wszystko u wujka. On ma dostęp do wszystkich filmów. Ogarnia temat dobrze. Ty, bo my siana mamy za dużo. Tak powinno być? Ja za bogaty, ty. Czemu mam niebieski, a nie czarny pas? Żeby nie peszyć uczniów. Wiesz, do czarnego żaden z nich raczej nie dojdzie, więc udaje, że niebieski to najwyższy. Jak ktoś tam to osiągnie, to wtedy dopiero pokaże prawdę. Nie chcę, żeby się czuli źle. Wiesz, o co chodzi. Jestem dobrym senseiem. W ogóle my jesteśmy teraz mistrzem, tak? I to chyba nic nie dało totalnie. Dobra, czekaj. Ty, właśnie, a możemy żart przeczytać? Bo szczęście spadło. Co tam było teraz do zrobienia? Sterydów czy użyję? No właśnie, nie wiem, boję się. Nie można ćwiczyć. Nie wiem, po co jest ograniczenie, że siłownia jest 22. Też to jest z dupy. Ty, gdzie te muszelki szukać ich? Bo jeszcze 6 mam. Tylko, że to od nowa chyba mam szukać. Ty, właśnie, jak jest noc, to zróbmy to, co? Wiesz coś o otrutym zawodniku? Pewnie, całe miasto o tym słyszało. Bo, co za wstyd, zły... Mały szczeniaczek nie chce iść do szkoły, mamo. A muszla, racja. Był tu wcześniej, może tu jadł? Słuchaj, pół miasta przychodzi tu jeść. Większość z nich je od... Większość... Większości... Nie wiem, co próbujesz powiedzieć, ale ja nie miałem z nim wspólnego. Ale pamiętam... Też, jak mój kumpel Henry zamienił się w dynię po zjedzeniu makaronu, prawda? Słuchaj, już o tym rozmawialiśmy. Udowodniłem ci, że mój makaron nie jest trujący. Jeśli chcesz, możesz sam kupić portę i zjeść. Ty sam się przekonasz. No ten co? Poproszę jedną porcję. Jeśli natychmiast nie dasz mi makaronu, sam stanę się makaronem. Wygląda to, że twoim klientem jednak odbija na punkcie makaronu. Jest nerwowy, bo jest głodny. Ale to miły, sympatyczny facet. Wiem, wiem, że jest muszla. Jestem sympatyczny, sympatyczny? Patrz! A teraz stanę się ciepły niczym rosół? Kajge? Jestem przepysznym makaronem. Dobra, może nie aż tak sympatyczny. Czemu ja biję tego... chłopa? Czemu ja pecika teraz leję? To jedyny powód? Padex? Żeby go bić? W sensie to wystarczający powód? Co się stało? Czemu się tak na mnie gapisz? Odsuń się, nie mam żadnych drobnych.
Nadal sądzisz, że nie masz z tym nic wspólnego? Ludzie wariują i ma to jakiś związek z twoim makaronem. Dobra, ale zrozum, ja tylko wykonuję moją pracę, jestem tu drobną płotką. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, zapytaj mojego szefa, jest w klubie nocnym. Muszę, ale wątpię, by chciał ci coś powiedzieć. Dobra, sam. No daj mi tę muszlę. O, muszla. Co jest? Czemu jesteś taki zdeterminowany, panie Miyagi? A może to agresja, niedeterminacja? Jak najlepiej zacząć ten temat wprost, czy nie wprost? Może lepiej nie wprost. Pytam wprost, czemu ludzie wariują od twojego makaronu? Bo jest przepyszny. Nie, chodzi mi o to, że... Wiem, o co ci chodzi, ale teraz ja ci zadam pytanie. Masz jakieś dowody? Dowody? Zawodnik z profesjonalnej ligi jest w szpitalu. Kolejnemu klientowi właśnie odbiło. Wrzeszczał, że jest makaronem. Klasyk. Mój przyjaciel Henry też się zatruł waszym makaronem. Gadał po tym kompletne bzdury. Po pierwsze, tego zawodnika wypuszczono już do szpitala. Pharmacom Industries łaskawie zapłaciło za jego leczenie. Ostatecznie prawdziwy pięściarz z ulicy, czy tam ze slumsów. Więc nie musimy się nim przejmować. A co do tego wariata z ulicy i twojego przyjaciela, który przez ostatnie 7 lat nie oddalił się od swojego domu na dalej niż 50 metrów, nie widzę powodu, by traktować ich zeznania poważnie. Więc zapytam jeszcze raz, panie Miyagi, masz jakieś dowody? Tak, myślałem, ale zanim pójdziesz, dam ci radę. Dzieją się na tym świecie rzeczy, których nie zrozumiesz i są siły, którym nie sprostasz. Dobra. Z nimi się też da pogadać. Czekajcie, zbierzmy tylko muszlę tu i tu. Pytanie, gdzie są jeszcze, bo jeszcze 4. Hej, Allergononie, przyniosłem ci kwiaty. Dzięki, stary, są piękne. Ezop, chciałem powiedzieć Bubu, biedny... Co? Jak się trzymasz? Jest superancko, życie jest pełne... Co? Pełne totalnie nowych kolorów? Pracuję nad moim drugim albumem rapowym. Już nagrałeś pierwszy? Nie, stwierdziłem, że zacznę od drugiego. No cóż, co mogę powiedzieć? Życzę powodzenia. Dzięki. Co się w dupę dzieje cały czas? Ja się już chyba gubię w tej grze, wiesz? A z nimi możemy gadać? Ej, dobra, czekaj. Musimy chyba w ogóle w te same miejsca teraz chodzić, czy nie? Nie, muszelki się nie respią. Czyli teraz będą w zupełnie innych. To mogą być... w laboratorium, co? To zara. A z nim mieliśmy gadać? Nie. No jeszcze brakuje aż... 4. To wszędzie musimy patrzeć. Gdzie była muszla? Gdzie? Tu jest. Gdzie była? U niego? A, jest! Dzięki, widzowie. Nie interesuje. To jeszcze dwie, jeszcze dwie. Kto płaci? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Młodsza siostra dał na Goliborde 5 zł. Ohajo o nich, ha. Pomożesz mi związać włosy. Tu masz zdjęcie, z czym mam problem. Oka. I to ty? To ty? Ile lat? Posiadanych? 12? Czekaj, bo my musimy jeszcze znaleźć parę muszli. Przejdźmy się tu.
Jak tu będą w pokoju, to to jest z dupy. Dobra, szczęście aż tak z dupy nie jest. Nie ma. Tu zamknięte. Komisariat. Nie ma. Laboratorium. Jest. Jeszcze jedno. Może być w slumsach. Może, ale nie musi. Z dyskoteki wziąłem. Jeszcze jedna. Czekaj. Bo musimy czas skipnąć do 22. O. Jest. Dobra, to mamy full. Idźmy mu oddać. Cześć, Apu. Cześć. Słuchaj, jeśli chodzi o naszą ostatnią rozmowę, nie powinienem był, żebyś wiedział, nie powinieneś był przymilać się do mojej mamy. Wiem, że to musi być dla ciebie dziwne, ale myślę, że nie rozumiesz. Jestem jednym z najlepszych wojowników w mieście, a ludzie mówią, że mój ojciec był jeszcze lepszy. Więc kiedy wróci z tego miejsca, gdzie teraz jest, z pewnością będzie chciał wiedzieć, co za robal próbował pożreć jego kwiat. Będę z tą szczery, nie do końca złapałem tę metaforę. Naprawdę sądzisz, że twój ojciec wróci po tylu latach? W końcu minęło prawie 20 lat. Bądź cicho. Nie zrozumie źle, mówię tylko, że może ty i twoja mama powinniście przestać żyć przeszłością. Kazałem ci być cicho. Każdy chłopak potrzebuje ojca, może mógłbym? Dość tego, zabraniam ci się zbliżać do mojej matki. Bo co? Zaraz ci pokażę, profesorze Dovelu, co? Pomocy! Kolejny napad, braciszku? Ty brat myśli, że mnie pokona. Wygoń go stąd, nie ma problemu. Jopil! Ty brat myśli, że... Złamy mi kręgosłup i się chyba nie myli. Jest w teorii szansa, że go pokonamy. Oj, 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 dobra. Żartowałem. Ale nawet. Ale nie, dobra, on specjalnie taki, to chyba tak miało być, nie? Przepraszam, nie chciałem tylko... Przedyskutujmy to później na spokojnie. Pytanie, czy ja go muszę położyć, czy nie? Niby wątek się zakończył, tak? Ty, wyskoczyło coś z tym. Gdzie to jest? Ty, w ogóle dalej się tego przesuwać nie da. To jest finał gry? Czyli my jesteśmy już tak blisko finału? My tą grę za 5 minut skończymy. Masz araba? Ty, pytanie, czy dało się go rozwalić, nie? A, do lekarza byliśmy też wrócić. Tłuszczycy, to co zasiałeś strach w sercach tych lekkomyślnych idiotów? Nie jestem pewien, tylko trudno powiedzieć. Spokojnie, najważniejsze jest to, że pasożyty nie będą mogły teraz spać w nocy. Czyli ci, co nie zapłacili za leczenie. Jakie usługi oferuję psom? Poznałeś prawdę, musisz się przyznać. Strzyżenie, pielęgnacja, spacery. Dobra, skip to. Te rozpieprzone dialogi, zanim komuś coś zrobię. Kurde, i to jest jakiś quest, myślałem, że to koniec wątku. Zaraz coś... Nie, to koniec był.
Koniec to był jednak. Ale ja myślałem, że on mi da pracę. Ten lekarz. Na siłowni, masażysta. Teraz to i tak jest zamknięte. Odbijmy sobie punkciki, bo walka jest niedługo. 10 punktów w dupie mamy. Masz jakieś fajne gierki, które mogę pobrać za darmo z neta? Tibia. Witam dziki mi raz. Witam. Kurde, szkoda, że tego Arabusa nie naklepaliśmy. Hindusa w sensie. To chyba Hindus był. Ósma rano. Idźmy do sklepu. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Jak śmiesz się tu pokazywać? To ty porwałeś apu? Przyznaj się. Co? Przyszedłem tylko zrobić zakupy. Co się stało? Tuż po tym, jak próbowałeś go zaatakować w naszym sklepie, apu zaginął. Naprawdę to okropne. Okropne, co? I to raczej nie zbieg okoliczności. Czekaj, to nie byłem ja, serio. Jasne, zobaczymy, co na ten temat powie policja. Powiedzą, prawo pięści, walczcie. No to chyba wiemy, jak to się skończy. Nie musisz wzywać policji, znajdę go. Lepiej się z tym pośpiesz, bo w tej chwili jesteś głównym podejrzanym. Ale od czego mam zacząć? Nie wiem, może od tej plamy na podłodze? He? Myślałem, że może się posikałeś, gdy cię pokonałem. Ale to może być coś innego. Chyba tak, sryba. Czy każdy miałby go w dupie? Powinieneś... Co? Zapytaj Bobo. Ej, a mogę mu oddać muszlę? A tak, apu mi o tobie opowiadał. Dobra, daj mi je. Co z pieniędzmi? No way. Apu nic nie wspomniał o pieniądzach. Haha, żartuję. A to twoje wynagrodzenie. 300. Żałuj, że nie widziałeś swojej miny. Siła, werterek. Dobrze, dobrze. Czemu jakiś Hindus za ladą? No a kto ma być, jak nie chcesz pracować tam? To Hindus musiał przyjechać z Indii, żeby pracować. Tak to się kończy. Polacy nie chcą pracować. Ta gra pokazuje pięknie. Ta gra pokazuje realia. Hindusi muszą. Ty, powiedz mi jedną ważną rzecz. Polecasz jakieś Lego, które jest warte ogrania? W jakie my Lego graliśmy ostatnie? Piraci z Karaibów? Jeżeli tak, to fajne było. Czemu to daje tylko 300? Przecież ten chip tak jest. Ja pierdziel. I po co to jest? Minus 50%. Przecież to jest tak stupy. Nie wiem. Nabijmy 31 staminki. Bo waleczka zaro. Ale nie dobijemy przed walką. Co z tym chipem w matce? Chyba wątek na razie zamrożony. I czeka na kontynuację. Teściowal. No i boję się. Zwalę se gruchę najpierw. W sensie... Nie. Zbiję gruchę. Huch. Cześć Bobo. A ja tu przyszedłem po jedzenia, tu quest. O mój Boże.
Były wyciskać mazi, ktoś tu się wspina na szczebel kariery po szczeblach. Jakoś sobie radzę. Jestem pod wrażeniem, to czemu zawdzięczam twoją wizytę? Kiedy ostatnio widziałeś Apu? Tego sklepikarza? Nie wiem, a pewnie jakiś tydzień temu, a co? Zaginął, na miejscu zbrodni znaleziono ślady mazi. Co próbujesz powiedzieć? Znajdę go, Bobo, choćby nie wiem co, ale radzę współpracować. Nie chcesz chyba niczego przede mną ukrywać. Wygląda na to, że ciężka praca ci się opłaca. Sam stajesz się obślizgły jak maziowiec. Ci uciekinierzy, których przyniosłeś ze ścieków. Co? Powiem tylko, że to nie był odosobniony przypadek? Mam nadzieję, że tyle współpracy wystarczy? Mam iść do ścieków? Sara. Pobijmy jakiegoś faceta, on się tak nazywa, jakiś facet. Widzę, że jest petkiem. Raczej. Ty, ile on zadał DMG? Ty się i tak był petem, ale... Bardzo dużo. A my za to chyba nic nie zarobiliśmy. Te wątki wszystkie to ja już mi się pieprzy w głowie. A właśnie te pączki mieliśmy dla szefa dać. A to od której jest? Aha, bo to już zamknięte. Trzeba odnowić staty przed kanałami w takim razie. Znam ludzki, wiesz? Dzięki Pietrasek za 9 lat. Witam. Ty, bo trening z uczniami zaraz. Trening zrobimy i potem pójdziemy na ten. Czekaj, ile mamy siana? 1400. 700 szalony mad. Dobra, bijemy go. O, 31 padło. No i git, barterek, essa tak zwana. No. Dobra, poczekaj. Zrobimy ten trening. I co? Do kanału już pójdziemy? Walka niby niedługo będzie potem. Chyba po walce dopiero pójdziemy. Jak szybko leci siła? Jak gówno. Niby ten neurotrening powinienem robić, ale on też jak gówno leci. Dobra, panowie, bez pieprzenia. Lecimy, chodźcie tu. Pół treningu zrobimy, resztę posiedzić na ławeczce. Bo mi się nie chce was szkolić. Nie robi. Dobra. Teraz pozapieprzajcie trochę tu. Ja idę. Tak? No. A ja idę w kimono. Pieprzyć was. A może to, żeby szczęście odnowić? O, wystarczy. Nie wiem, czemu tak szybko głód zabiera ten w dupę dywanik. Trochę dziwne. $700, ale teraz dostaniemy 500 za naukę uczniów, więc no coś tamtego. I gdzie my teraz mieliśmy iść? Poczekać do walki, tak? To może na ten neurotrening? Czujesz się jak na dywaniku dyrektora, a ci stres... co? A, że ten dywanik to jest jak dywanik u dyrektora?
Ale nie, bo szczęście on daje, tylko głód. Głód spada. No czemu jest przeciążenie mózgu? No nie, no to jest takie głupie w dupę, no nie w dupę. Turyna mechanika. 20 godzin ponapieprzajmy młotkiem popony. Albo nie, dipy poróbmy, może 32 siły dobijamy, bo ta wytrzymałość to serio. Ona leci tak jak popieprzona. Build pod wytrzymałość się wydaje lepszy. Bo ta wytrzymałość, to jakbyśmy od początku ją lecieli full, to teraz byśmy mieli z 40, mówię ci. Bo na przypadkiem biliśmy 31. Podczas gdy całą grę forsowaliśmy siłę, a jest tylko jeden więcej. Nie wiem, opona jest chyba zbugowana, bo to tak leci szybko, mimo tak wysokiego skilla. Jak mi niedziela, ograsz taką grę na stream, co była na Xboxa tylko, ale jest już na PC? Fable. Kiedy Fable był tylko na Xboxa, a jest teraz na PC-ta też? Jeszcze w to grałem, powiedzmy na streamie kiedyś. Ale nie, nie będę już to grał. Fable 2? Nie, nie będę grał żadnego Fable'a. Takie ono. Lepsze wspomnienia z tej gry niż rzeczywiście ona jest według mnie. Dobra, opieprzmy to. Jedynka na końcu. Ty, ale już nie możemy wyzwać chyba następnego typa, mi się wydaje, do walki. Poczekaj, bo na siłę to jest tu. W teorii to powinno tak siłę lecieć jak opona wytrzymałość. Przynajmniej w miarę podobnie. No to i tak szybciej wbija chyba w siłę niż ta sztanga pieprzona, która powinna być najlepsza. Dobra. Kim ty w dupę jesteś? Chłop ma uniki? Blokowane obrażenia są zmniejszone w oparciu o twoją wytrzymałość. To on ma bloki. To ja zostawiam to, co mam. I gody mamy. 200 HP to... Nawet, ale padł i tak jak pecik, no. Pół HP mi zbił, no. Powiedzmy, że nawet niezły, ale... Podjazdu to nie ma chłopaczyna. To teraz możemy iść do kanałów. Zobaczyć co tam. I popchnąć wątek dalej. Fabularny. Jabra. Moje ulubione. Zapiszemy się. Tylko pytanie, mamy 994. Ja pierdzie, a ile ten zapłaci? Tylko 200. To już lepiej wyzwać tego, znowu go zbić. Nie wiem czemu tego nie możemy. Chyba, że pieprzyć to i wyzwać go i tak? Luj. Z sianem krucha, ale co tam? Do ucznia się pójdzie, lodówkę mu opieprzy. Uczeń się zgodzi. Zróbmy ten trening w takim razie z uczniami już. Bo jak teraz wyjdę do kanałów, a tam szybko czas zapieprza. No. Kiedy wyskoczysz z tego streamka na wiaderko z widzem? Nie, nie, nie ma w planach. Nie ma w planach, wiesz? Nie ma w planach wiaderek z widzem. Ale dzięki, dzięki za propozycję. Dlaczego rasisto? No właśnie, dlatego. Na szczura z widzem pójdę? Nie, nie, też odmówię, wiesz? Pozwolisz, że odmówię?
Bo jesteś rudy? No nie wiedziałem po twoim niku, że jesteś rudy, ale jak teraz wiem, no to tym bardziej. W sensie, że lubi. Wybacz mi. Wybaczysz mi te fatalne przejęzyczenia? Nie, nie, na żadną z tych rzeczy, wiesz? Odnówmy energię i idźmy do kanału. Czekaj, jedzenie przy okazji kupimy. Stówka jeszcze jest na koncie. Czy pobiję apu, jak go znajdę? Nie wiem. Jego brat mnie chronił. Znaczy, jego brat chronił go. I teraz niby będzie sam, jeżeli go znajdę. Nie, nie, gigaczat, odmówię, ok. O, nowe miejsce, idziemy. Witam. Apu, co szczęście, że cię znalazłem. Zaraz, czy to ciało? Nie potrafię go kontrolować, uciekaj. Przez jakiś pet. I on mnie ma pokonać? Dobra. Wielki boss. Jego brat w sklepie mnie nakopał jak peta. Chłop się zabił. Zabił się o mnie. No. Dobra. Szybko, Apu, jesteś wolny. Zmywajmy się stąd. Gdyby to było takie proste. Czekaj, bo kichleć muszę. Zaczynam mieć... Kurde, co tu się dzieje? Nie, co, a kto? To trzy maziowce prochowcu. Dzięki, dzięki. Co? Tak, uciekły z farmy Bobo i się ukryły w moim sklepie. Chciały uciec z miasta, ale w tej postaci. Czyli bez głowy? Tak, w tej postaci z pewnością zostałyby złapane. Dlatego zgodziłem się im pomóc? Dlaczego? Ale wiem, w międzyczasie nasz plan uległ zmianie. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie powinniśmy... Że nie powinny musieć uciekać ze swego domu? Powinny walczyć o wolność. Co? Muszą zjednoczyć się i walczyć z Bobo. Maziowce muszą wspólnie podnieść mackę na swojego ciemiężyciela. A ja będę przywódcą tej rebelii. Poczekaj chwilę, Apu. Ty będziesz przywódcą maziowej rebelii przeciwko Bobo? Ta. Ale masz sklep, którym musisz się zająć. To dzieło twojego życia. Twój brat Jai się o ciebie martwi. Myślę, że moja mama też. Nie! Mój brat jest porządnym facetem. Zrozumie i zajmie się sklepem. A twoja mama ma męża. Miałeś rację. Apu. A jeśli chodzi o dzieło mojego życia. Całe życie marzyłem o przygodzie, o posiadaniu ciała. Miałeś ciało, większość życia chyba. Ale jestem tylko, jak to ująłeś? Głową w słoiku. Przepraszam. Nie musisz przepraszać, przyjacielu. Ale może zrozumiesz teraz, czemu to dla mnie olbrzymia szansa. Ale co wytrzeć? Co ja mam wytrzeć? Pozostanę tutaj, będę trenował i przygotuję się na maziową rebelię. Jai to skrót od Jamal? I mam nadzieję, że znajdziesz swojego ojca. Dzięki, Apu, zrobię to dla nas. Jestem pewien. Żegnaj. Żegnaj. Kamerkę oplułem? Tak? Paluj, będzie opluta. Easter egg nowy. Ty, powiedz mi jedną rzecz. Czemu wątek ten był tak dziwny?
$500 odpadło. I co, zaraz go? Zaraz wezmę policję. Spokojny Jai, Jamal Apu przysyła pozdrowienia. Czyli żyje, dzięki Bogu, ale gdzie on jest? On. Zastanawiam się, co by się stało, gdybym powiedział mu prawdę. Wreszcie ma całe ciało. Dzięki, pomoże. Powiedział, że zrozumiesz i zajmiesz się sklepem. Nasz mały Apu dorósł. Przecież on był starym dziadem w słoiku. Dziękuję, że go znalazłeś. Gdybyś tego nie zrobił, odciąłbym ci łeb. Nie ma sprawy. Dzięki, dzięki, bo może. Siema czat. Bo dziada nie pozdrawiam, gdyż gowa. Jak nie było, tak nie ma na ety. Jest. Tylko zależy, o co pytasz konkretnie. Zależy, jak formułujesz pytanie. Wtedy mogę na nie odpowiedzieć lub nie mogę. Tutaj co było? Gdzie jest zastępca szefa? Przecież go pytałem chyba. Co tu w dupę się dzieje? Weź kebab mieszany u Turka. To jest Hindus. Ty, bo mamy 12, a trzeba odbić, bo zara walka. To Hindus jest przecież. A nie Turek. To z Indii. Jak jesz kebaba, zostaje ci białe na brodzie, to też się zastanawiasz, czy to nie pozostałeś po wczorajszej wizycie kolegi? Czy też się zastanawiam? To się pytasz, co zrobić? W takiej sytuacji, jak cię ojciec pyta, co to na brodzie i że to nie jego, bo wie dokładnie. No co no? Nie przejmuj się. Po prostu się nie przejmuj tym, wiesz? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk. 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 Słyszysz krzyki, słyszysz krzyki.